Na walkę Tarabańki czeka wielu kibiców, którzy na pewno pojawią się 17 listopada. Oliwier Młyński, pomimo tego, że pochodzi z Rio Grappling Wrocław, ma bardzo dobrą stójkę, co w zestawieniu z Michałem Krawańką może okazać się bardzo ciekawe. Moim największym atutem, oprócz doświadczenia, będzie mocne uderzenie. Moim atutem w tej walce na pewno będzie młoda krew, że jestem nakręcony na walki zawodowe. Mam 23 lata, mój przeciwnik jest dużo starszy, myślę, że trochę się wypalił, ale podchodzę do niego z jak największym szacunkiem. Na pewno przyjedzie dużo moich przyjaciół, znajomych, żeby tego dnia być ze mną i dać mi siłę do walki. Michał jest zawodnikiem na co dzień trenującym w Warszawie, więc na pewno będzie wielu kibiców po jego stronie, ale mnie interesuje tylko to, co będzie w klatce, nie interesuje mnie nic innego. Wchodzimy, zamykają się drzwi i skupiam się tylko na walce.